Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą. Naucz mnie kochać jak Ty, Maryjo. Trzecia niedziela Adwentu, niedziela Gaudete. Kolor szat fioletowy lub różowy. Modlimy się do Boga, by sprawił, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Czytania: Księga Izajasza, Psalm 146, List Świętego Jakuba i Ewangelia według Świętego Mateusza. Pustynia zakwitnie i wyda owoce. To, co suche, kamieniste, twarde, bez życia, stanie się cudownym ogrodem. Niewidomi odzyskają wzrok. Chromi będą chodzili. Trędowaci będą oczyszczeni. Głusi usłyszą, a umarli z martwych wstaną. Niemożliwa zmiana staje się faktem. Proroctwa przekraczają granice interpretacji historycznej. Są zapowiedzią egzystencjonalnego zbawienia obejmującego całego człowieka. To spełnienie najgłębszych ludzkich pragnień. Znaki działania Jezusa nie przymuszają do wiary. Pozostawiają nas zawsze wolnymi, by móc Jego posłanie przyjąć lub odrzucić. Oto sam Bóg przychodzi zbawić swój lud, by dokonywać czegoś, co po ludzku wydaje się niemożliwe. Co zmieniły świat.